I ja razem z jachtem ją wyciągnąłem na pokład. Tomek to wie, opowiadałem, prawda? Byłem wtedy młody, piękny i wspaniały i syrenka była taka jak te dziewczyny. W związku z powyższym, ponieważ jutro Dzień Kobiet, to chciałbym wszystkim syrenkom życzyć miłości, dużo, dużo miłości. Na pewno jestem pierwszy, ale zgłoszą się następni jutro. A teraz chciałbym wam opowiedzieć trochę i pokazać moje życie. Moje życie, czyli życie marynarza. Życie marynarskie. Ale moje życie jest skomplikowane, bo to życie marynarza, życie flisaka, a? I życie pilota morskiego. Trzy w jednym. Rzadko spotykane, prawda? Są takie dwa w jednym, a trzy, prawda? I tak się to właśnie zaczęło. Poproszę o film, a ja będę opowiadał na tym filmie. Ja opowiadam, no ale nie puszczę wam filmu i będziecie siedzieli, prawda? Także ja będę go opowiadał. To jest mój film złożony z kilku przygód na morzu i pokażę wam, jak to się na morzu pływało. Oczywiście ja mógłbym opowiadać na okrągło 24 godziny. Dwa kroki w lewo, o tak. Tak? 24 godziny, ale tu już zaczynamy od Theariston, Bóg Morza. I statek widzicie na zatoce prawie perskiej. Podchodzimy, jestem kapitanem u Greka Fudżajrach, tam tankujemy, ładujemy i tak dalej. Z drugiej strony jest taka piękna miejscowość, takie miasto nazywa się Dubaj. Miałem tą przyjemność, że mnie pewnego razu armator w hotelu tam umieścił. Za darmo sobie w hotelu. To jest statek Theariston, jeden z moich statków, 150 tysięcy ton, 18 metrów zanurzenia i prawie 260 metrów długości. To takie jeden z tych statków, na których przepracowałem 45 lat na morzach i oceanach. Theariston płynie gdzie? Do Iranu. Zatoka Perska. Wywieziemy kukurydzę ze Stanów Zjednoczonych. Zobaczcie, na pokładzie mam kogo? Muzułmanów. Maladiwy. Ci, co załoga Maladiwy, a ja przepływałem właśnie przez, to są Maladiwy, przepływałem właśnie przez terrorystów, czyli przez tereny somalijskie. I mam muzułmanów na pokładzie i trzeba było, akurat tutaj jest to na filmie, że trzeba było zorganizować święta. Święta jakie? No święta Bożego Narodzenia z muzułmanami. Nie jest to łatwo, ale ja po prostu organizowałem normalne święta Ramadanu i nasze Boże Narodzenie, wszystkie święta. Tu już na przykład powiem wam, jak mnie chciał zabić Gilbert. Tu już przechodzimy, będziecie widzieli, jako pilot pływałem 5 lat w Szczecin Świnoujście. Zobaczycie kanał, jak się płynie kawałek jako pilot. Ale powiem o takim Gilbercie, bosmanie, który chciał mnie zabić. Zabić mnie za co? Bo w pewnym momencie zaczął krzyczeć rasist. No to ja mówię, byłem pierwszym oficerem wtedy, ja mówię, do kapitana, a kapitan Hindus, Gilbert czarny, kapitan Hindus raczej też czarnawy, prawda? I zaprowadziłem go do kapitana, a on mówi, chief rasist. A czemu rasist? Bo on nas woła tak.
woła nas tak jak psy, jak psów nas traktuje. A jak powinien wołać? Tak. Kochani, wystarczy jeden mały gest, tak czy tak, żeby cię zabili. To nie wiem, czy wiecie na przykład we Włoszech, co znaczy coś takiego. Otóż to jest corruto vero, czyli prawdziwy rogacz. Prawdziwy rogacz, pokaż Włochowi i cię zabije. Bo ja byłem w takiej sytuacji. Mało się nie pozabijali w Palermo na środku ulicy. Bili się, zabijali, policja nie mogła nic zrobić. A teraz przejdziemy do Flisu Odrzańskiego, a tam siedzi Ela Marszałek, która mnie do tego wciągnęła lat temu. Będzie już 25, prawda? Niedługo i Flis Odrzański, muszę wam powiedzieć, że będzie płynął w tym roku znowu. Będzie płynął Flis. I Flis Odrzański to jest nasze 23 lata, teraz 4 na Odrze. Na Odrze z flisakami. Z flisakami z Ulanowa, którzy przypływają. Przyjeżdżają, żeby zbudować tratwę na Odrze. Teraz będziemy w Sinawie ją budowali znowu. Tratwa ma 100 metrów prawie. 100 metrów. I płyniemy. I płyniemy i mamy festiwal, festiwal, festiwal. 20 dni i przez nas powstało, kochani, jak ja zrobiłem mapę teraz, która wisi na skrzynce kapitanów, to znaleźliśmy 120 portów na brzeży, 120 marin, ta razem wziętych, kochani, tak jest na Odrze. I na Odrze pływają stateczki pasażerskie, a między innymi Ela Marszałek jest 5 statków matką chrzestną i na tych na Odrze tak samo, prawda, Laguna, taki piękny statek u nas zbudowana, Zenit, to są statki pasażerskie po 100 osób. Tego tutaj prawie nikt nie wie, prawda? A my się płyniemy na tratwie. Na tratwie 100 metrów. Ptaszki świergolą, prawda? Borszcz się waży. A ten, co w okularach, to burmistrz Bytomia. Bytomia już chyba z 20 lat. Burmistrz i ma poparcie 80%, kochani. 80% i wszyscy dalej go chcą. A tak przy okazji jest PO. Także, kochani, zobaczcie, zapraszamy na Flis Odrzański. Flisacy, bogato, bogato strojeni, bogata historia, niesamowita historia. 400 lat. Płyniemy też i na Wiśle. Niedawno, 2 lata, 3 lata temu był Flis, na którym byliśmy Wiślany. 2 lata temu znowu był na Wiśle, Festiwal Wisły. No, kto nas skierował? Otóż Liga Morska i Rzeczna nas skierowała i prezydent Komorowski Bronisław, który był 17 lat prezesem Ligi Morskiej i Rzecznej. Czego nigdy, jakby to powiedzieć, nigdy nie reklamował. A to on z nami pływał na tratwie razem z nami. Także tak to na Odrze powstały porty, nowiutkie mariny, powstały statki, turystyka się rozwinęła, powstał Dzień Odry, powstało Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadodrzańskich, które mieliśmy przyjemność założyć, prawda, i który dalej rządzi. Tu jest na przykład piękny kawałek Bytomia. Piękny. Tu była ruina. A zrobiono coś pięknego, całe nabrzeże, całe promenady i wszystko. Wszystko? Za co? Głównie za pieniądze europejskie. Bo nadszedł piękny czas, że można było te pieniądze wykorzystać. O Flisie Odrzańskim napisałem książkę, która się nazywa Moja Liga, Moja Odra. I tam oczywiście w tej książce pokazałem przepiękne historie, jak ludzie działają na Odrze. Jak można
Krótko, taka historia, póki jest flis. Otóż zatrzymuje nas na Odrze łódka jakiś kulawy facet z kijem dużym i mówi: musicie tu stanąć, musicie tu być, bo my umieramy, umieramy. A co ja mówię, macie, co macie? Otóż mamy pole, pole, ale ja jestem wójt i na tym polu to Rzysko, ale będzie San Francisco. Ale wy musicie stanąć, musicie zrobić tutaj festiwal u nas. I stanęliśmy, kochani. I na drugi rok przyjeżdżamy, a tam na polu już tańczy cała wieś. Przebrana, tam konkursy, i tam rzeźbiarze, i tam plastycy malują. I co? Ja pytam wójta, a skąd to? No napisałem to, takich wariatów pełno tu się zjechało i to, co oni namalują, wyrzeźbią, to wszystko do naszego muzeum. A, ale mówię, no dobra, a, ale mówi, jeszcze robimy wesela, jeszcze tańce, chodź, mówi, tu pojedziemy do wsi. A byliśmy przedtem we wsi, tam patrzyłem, a do cholera, nie, ruina. Przewracają się, bo to na niemieckim brzegu, z drugiej strony Odry. A tam jedziemy, kochani, do wsi, patrzymy, a tam stoi fort. Nowo zbudowany, starosłowiański fort. Ja mówię, Jezus Maria, co to jest? No to jak to co? No zbudowaliśmy palisada, wieżyki, wieżyczki, fosa, wszystko zbudowaliśmy. Jak to zbudowaliście? No tak normalnie, a kto? Kto zbudował? No straż ogniowa pomocnicza, nic się nie paliło, to kazałem im zbudować. A drzewo? A drzewo? Drzewo to dostaliśmy od sponsorów. Kochani, Wietrzyce, ta wieś za 2-3 lata była odwiedzana przez głogów, bogatych głogów, a tam się odbywały festiwale.